Drogie koleżanki i koledzy, po pierwsze dziękuję pracownikom biura naszego stowarzyszenia, Gdańskiego Sopot, za przeprowadzenie niełatwego przedsięwzięcia przetargowego. Dziękuję też pracownikom wszystkich urzędów miejskich, gminnych, którzy byli zaangażowani w tym procesie. Gratuluję zwycięzcy przetargu. Rower, musimy się w tym gronie przekonywać. Rower z jednej strony to zdrowie, to inwestycja w zdrowie, prewencję zdrowotną mieszkańców metropolii województwa pomorskiego. To oczywiście mobilność, wszystkie działania na rzecz obniżenia emisji dwutlenku węgla. To generalnie społeczność ludzi Krzysin i mamy nadzieję, że ten nowoczesny system dostępny, który pewnie będzie w przyszłości ewaluował, będzie uzupełniany, będziemy zbierali doświadczenia, będziemy się uczyli na ewentualnych błędach, które być może będziemy popełniać, ale ważne, że nasza metropolia należy do jednej z najbardziej rowerowych w Europie i chcemy tę pozycję nie tylko utrzymać, ale ją uchwalić, rozwinąć. Także czekamy z niecierpliwością na uruchomienie systemu i na przejazd. No i tutaj jeszcze słowo jedno, bo były rozmaite głosy, właśnie za dużo tych rowerów elektrycznych i tak dalej. Pamiętajmy, nasza metropolia jest bardzo, nie jest metropolią płaską. Jest metropolią pofałdowaną i rzeczywiście ten typ roweru wspomaganego jest zachętą, aby ci, którzy jeszcze nie przeszli na wiarę rowerową, to żeby w końcu dokonali tej konwersji, bo to dobry wybór. Dziękuję bardzo. Wszyscy się spotykamy, podpisanie tej umowy to minęło wielu lat dyskusji, pracy, ale też głębokiego przekonania, że zmienia się rzeczywistość naszych gmin, naszych miast, naszej metropolii. Staramy się żyć aktywnie, staramy się wykorzystywać rower już nie tylko w sprawach rekreacyjnych, ale teraz w sprawach komunikacyjnych. Myślę, że ten system to taki skok do nowej jakości. Wybór oferty, jestem o tym głęboko przekonany, następuje w najlepszym z możliwych czasów. Bo z jednej strony lata przygotowań jest troszkę wątpliwości, jak zawsze, myślę, zawsze szybciej, lepiej, więcej. Ale dzięki temu mamy rzeczywiście szansę, że w naszej metropolii funkcjonował rower tej najnowszej czwartej generacji, rower elektryczny, co na pewno sprawi, że chętnych do korzystania z tego roweru będzie zdecydowanie więcej. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym współpracownikom, bo my prowadzimy polityki miejskie bardzo szerokie, bardzo wielu działaniach, ale każde miasto ma swoich fanów polityk rowerowych. Widzę ich tutaj dzisiaj razem z nami. Myślę, że często się wspieramy, dyskutujemy, namawiacie nas Państwo do coraz bardziej śmiałych rozwiązań. Jak patrzę na Kubę Furkala, to przypominam sobie niezliczone nasze spotkanie i dyskusje. Ale myślę, że są właśnie takie momenty, jak dzisiaj, kiedy zarówno Państwo, jak i my możemy podzielić z satysfakcją, że ważny etap tej wspólnej przygody, czyli zmiana naszych miast na bardziej przyjazne dzisiaj własnym gminom. Mam nadzieję, że realizacja tego projektu będzie przebiegała bez poważnych zakłóceń i już jesienią wspólnie spotkamy się wszyscy razem, zaczynając na rowerze na wyglądanie. Tak, no rzeczywiście, że się przeszkodzili pierwszy wyżej, bo wspólnego biletu nie mamy, którą wypracowała, ale mam wspólny rower. Jesteśmy innowacyjni, czy to bardzo dobrze. To się udało, gratulacje dla naszych współpracowników. I system niezwykle otwarty, który będzie, jestem co do tego absolutnie przekonany, się rozwijać. I bardzo chcę Państwu pogratulować, że mimo licznych sporów, przecież wszyscy śledziliśmy, jak wygląda dialog pomiędzy organizacjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, z partnerami z miast. Że jestem przekonany, że Państwo będą mogli wspólnie ten projekt rozwijać. W tej chwili, jak zapewne Państwo wiedzą, rozbudowany jest system ścieżek rowerowych, które integrujemy w naszym województwie. Tych ścieżek ma być ponad 1500 km.
Wiele samorządów zdecydowało się na budowę kolejnych dziesiątek, setek kilometrów ścieżek rowerowych, które będą najzwyczajniej ze sobą połączone. Proszę Państwa, jeszcze raz serdecznie gratuluję. To, że możemy doczekać tej chwili, wynika głównie z tego, że jesteśmy członkami wielkiej rodziny europejskiej. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, a więc to, że dzięki Unii Europejskiej możemy realizować tak znakomity projekt służący wielu ludzi. Będzie dzisiaj świetna okazja, panowie prezydenci, burmistrzowie, wójtowie na terenie kampusu uniwersyteckiego tutaj w Gdańsku osobiście podziękować pani komisarz Binkowskiej za to wsparcie. Nie tylko widzi się szeroko rozumiany transport publiczny, na przykład transport kolejowy, ale także i rowery. Wszystkiego najlepszego. To jest najważniejsze wydarzenie w dziejach naszej firmy, jak liczyliśmy ostatnio od 2016 roku, od kiedy podpisaliśmy umowę na największy system w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli na warszawskie Vetrilo, na nową osłonę warszawskiego Vetrilo. Dziś podpiszemy umowę na największy system roweru elektrycznego. Tutaj Państwo mówili, że w Europie, ja nie znalazłem większego na świecie. Więc na razie przynajmniej możemy mówić o największym systemie roweru elektrycznego na świecie. Trzeci największy system rowerowy w ogóle w Polsce. Przepraszam, drugi największy system rowerowy w Polsce, a od listopada, od 18 listopada, to będzie niedziela. Będziemy dysponować w Trójmieście na początek 30% rowerów, to będzie 1224 sztuki i to będzie już wtedy na tym początkowym etapie trzeci największy system rowerowy w Polsce. My gorąco zachęcamy do tego, żeby korzystać z tej formy komunikacji. Ja wiem, że mieszkańców Trójmiasta, okolicznych gmin nie trzeba do tego zachęcać. Wielu rowerzystów już teraz na co dzień dojeżdża do pracy, do szkoły rowerem. Na te osoby liczymy, ale liczymy też na tych, którzy stoją teraz tutaj za oknem w korkach i siedzą w tych samochodach, a mogą przecież przesiąść się na rower, mogą razem z komunikacją publiczną połączyć tę podróż w sposób wygodny, w sposób szybki i w sposób korzystny dla zdrowia i dla nas wszystkich. Badania dowodzą zresztą, że osoby dojeżdżające do pracy rowerem rzadziej się spóźniają, są mniej zestresowane i tego Państwu życzę. Dziękujemy Państwu bardzo i do zobaczenia w listopadzie. Panie Marszałku, Szanowni Samorządowcy, Szanowni Państwo, myślę, że wypada, bo to też my czujemy się, te mniejsze gminy, szczególnie kaszubskie, włączone do metropolii. I rzeczywiście daje nam to ogromne możliwości dla rozwoju nie tylko lokalnych działań, ale w szczególny sposób i turystyczny. Chcę Państwu powiedzieć, że sam chcę tutaj właśnie powiedzieć pod zasłowami pana prezydenta Pawła Adamowicza, że to nie płaskie tereny i rzeczywiście ten rower z pomaganiem elektrycznym będzie na pewno bardzo pomocny. Ja chcę to sam powiedzieć sam na sobie. Codziennie staram się 20 km przejechać, bo w ostatnim okresie czasu wykonaliśmy bardzo dużo ścieżek rowerowych i rzeczywiście nie mam problemu po płaskim i z górki. Ale zaczyna się problem w naszym wieku, kiedy przychodzi podkręcić trochę pod górę, a tych górek jest dosyć dużo i wtedy rzeczywiście wiem, co to znaczy wspomaganie elektryczne. Naprawdę jest to chyba najwspanialsza rzecz, którą możemy dać naszym turystom, mieszkańcom, którzy będą z tego korzystać. Także naprawdę gratuluję i zarządowi, i pracownikom wyboru, że to właśnie rower ze wspomaganiem. Myślę, że w imieniu naszych tutaj gmin kartuskich i tych wszystkich, które są ościenne, chcę bardzo podziękować, że jesteśmy w tej wielkiej rodzinie, nie tylko europejskiej, ale tej wspólnoty metropolitalnej. Jest, uwaga, do góry, fajnie, uwaga. Papiery do góry. Dziękuję.